Cześć, 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 cześć! Co to się Rozkręcasz dzieje? się, jak widzę, rozkręcasz się. No, także cała nasza społeczność z Telegrama już wchodzi. Także trochę bardzo ciekawe w sumie, bo wiesz, zazwyczaj grupy jak rosną, nie? Takie powiedzmy się robią, to się powoli degradują po prostu w taki totalny śmietnik, a tutaj wiesz, grupa trzyma poziom, więc ciekawe, Tak. ciekawe rzeczy się tam dzieją, więc ciekawe wypowiedzi, jestem pod wrażeniem. Także jesteście crème de la crème. Krem de la krem polskiego krypto. Gdybyśmy byli znani, to już by tam był po prostu totalny śmietnik, więc na razie mamy swoją taką małą, hermetyczną społeczność, więc jest fajnie. Cieszę się, że jesteśmy nieznani. Lecho. I kolejna zaleta dla was jest to, że jak wrzucacie swoje komentarze pod filmem, to jesteśmy nawet w stanie zdążyć je przeczytać i skomentować. Tak, to też jest kolejna zaleta. Chociaż my pewnie, Lechu, byśmy tak cicho chcieli, żeby to 1-0 więcej było tych oglądających, nie? Ale chyba jesteśmy uwięzieni w jednak bańce facebookowej, bo w tytule mamy Bitcoin, więc niedaleko to zajdzie. Trzeba było mieć, wiesz, zmienić tytuł na kwarantanna z shitcoinem albo co, to może wtedy mniej byśmy byli ograniczani. No. Ale dzisiaj mamy ciekawy, kurde, wczoraj fajny strzał udało nam się zrobić, niestety nie na kontraktach, ale za to w rozmowie z kandydatem, bo no wiesz, możemy o tym mówić dzisiaj, nie? Bo tak. Wybory zostały odwołane oficjalnie, nie ma wyborów, sayonara, nie będziemy głosować, może to dobrze, może to źle, ale rząd PiS wydał oficjalne oświadczenie, że wyborów prezydenckich nie będzie, więc możemy chyba sobie spokojnie skomentować tę sytuację, bo wczoraj widziałem live'a z jednym z kandydatów na prezydenta. Takim dla wielu osób. Bo to dla wielu osób. Wrócił, tak. Z tym gościem, który nam wyszedł w latarniku niechcący. Tak. Tam wiesz, na, część osób właśnie traktuje jako idealny gość do pójścia na wódkę, nie? Tak. Ale z drugiej strony, nie wiem jak ty, ale ja oglądając live'a właśnie, bo mówimy tutaj oczywiście o Stanisławie Żółtku, którego istnieju jeszcze 2 tygodnie temu nie wiedziałem nawet, ale stwierdzam, że będę na niego głosował. Jest, ale to jest weteran ponoć, kurczę, on od lat, wiesz, 89 rocznik to już działał prężnie. Tak, ale on był wiceprezydentem Krakowa, nie? Przecież więc to jest człowiek, który w sumie jest znany, no nie jest to gość znikąd na pewno. W każdym razie spytaliśmy go, co sądzi na temat Bitcoina. No i pytanie, czy chcecie wiedzieć, co powiedział na tę jego wypowiedź na temat Bitcoina? Czekam. Tak. Także jak będzie 30 łapek w górę, to pokażę. Czekaj. Dawać. Ale gorsze jest to opóźnienie niestety, to jest 10 sekund, które trzeba czekać na komentarze, łapki w górę. Ale dawajcie łapki w górę, to pokażemy wam, co Żółtko powiedział na temat Bitcoina. No ale wczoraj już się tak czekamy na łapki, tymczasem wczoraj się standardowo minął nas 10 tysięcy, odbicie z powrotem w dół, więc... Część osób może być niezadowolona z racji tego, że pewnie na LN Markets pewnie was powycinało elegancko. Mnie też. O, trzeba było shorta ustawić. Ale wiesz, byłem wczoraj właśnie zaskoczony. Zresztą po raz kolejny, to jest taki moment po raz kolejny, gdzie aktywność społeczności, wiesz, to jest takie samo nakręcające się, nie FOMO, tylko jakaś taka mania. Ja miałem wrażenie, że wiesz, pomimo tego, że jak racjonalnie myślę sobie, że Bitcoin no, może przeskoczy te 10 tysięcy, no ale to jest halving, prawda? O, nawet ten screen wczoraj robiłem, nie wiem, czy ten efekt halvingu, nie wiem, ci wrzuciłem, może masz go zapakowanego, ale ewidentnie mamy teraz efekt halvingu, gdzie mocno rośnie Bitcoin. Wszystko pozostałe po prostu jest w cieniu Bitcoina. I to jest co jakiś czas ten efekt halvingu, bym tak określił, czy w ogóle efekt Bitcoina. Czasem tak jest, że rynek patrzy tylko na Bitcoina i on rośnie, wszystkie alty spadają w dół. I raczej historycznie, jak ja sobie przypominam, to były takie po prostu okresy, były takie chwile, gdzie Bitcoin przypominał sobie, że jest królem. Ale trzeba przyznać, że jakby w kontekście wszystkiego, co się dzieje, tego
nie wiem, marazmu tej kryzysu i tak dalej, to Bitcoin potrafi poprawić humor. Tak. Dobra, przechodzimy do rzeczy. Co tam, Żółtek, sądzisz o decentralizacji pieniądza? Proszę. Dobra. Pan Lech pyta, co pan sądzi o decentralizacji pieniądza? Czy należy zmuszać obywateli do używania lokalnej waluty? Czy niech w obrocie gospodarczym mogliby na przykład używać Bitcoina? Tak, już to mówiłem. Moim zdaniem takie coś jak Bitcoin byłby wspaniałym pieniądzem. Nie będę tu się wykłócał z kimś na temat zabezpieczeń, jego bezpieczeństwa i tak dalej. Mówimy teraz o idei, o teorii, prawda? A być może jest wystarczająco zabezpieczony. To by był wspaniały pieniądz, bo nie byłby zależny od rządu. A rząd może sobie złotówki na przykład wydrukować w dowolnej ilości, co powoduje, że ma nieskończoną władzę nad obywatelami. Bo jednemu da, drugiemu nie. Będziemy życia i śmierć. To nic, że tam inflacja będzie, że tam ludzie potracą oszczędności, nie? Bo dodruk pieniądza jest równoznaczny utratą oszczędności przez tych, co pracowali przez całe życie. Ale to nic. Jak można sobie dowolność swojego pieniądza dodrukować i być panem życia i śmierci innych, dziel i rządź. Dividend impera. Nie są w stanie poradzić. Także właśnie. Jest nieprawdopodobnie rośnie opresja władzy. Jakby nie mieli władzy na to. Skończyliśmy czy jeszcze? Bo to sporo. Złoto, srebro, to nie mieli skąd wziąć, prawda? Było w określonych ilościach. A ten papierowy, to można tam wpisać zamiast 1000, można 1000 złotych pisać. Nie? My przechodziliśmy już to. Też były 400 miliardów na banknocie, no to też było w Niemczech. Tam, gdzie rząd może drukować pieniądza, tworzy się chęć opresji nad narodem. Finansowej, ale w ostateczności wolnościowej i gospodarczej. Bitcoin był chronił to. No, rząd by tego nie mógł zrobić. Także pod względem gospodarczym i wolnościowym Bitcoin byłby bardzo dobrą rzeczą. Mówię nazwa Bitcoin, niekoniecznie ten Bitcoin. No, używam synonimu, prawda? Natomiast nie chcę tutaj wnikać, czy to jest bezpieczny pieniądz, czy nie. Czy on, o to, bo nie chodzi o to, gdyby został tak zrobiony, że jest bezpieczny. Ten słyszę, że jest bezpieczny, ale tego nie wiem na pewno, bo ja się nie znam wystarczająco. Mówię o pewnej teorii, co powinno być. Tak. No więc nasz kandydat, nie? Masz chyba odsłuch włączony. Dobra. To dosyć mądrze odpowiedział. Ja też bym na jego miejscu w ten sposób odpowiedział, no bo Bitcoin jest swego rodzaju ideą, która próbuje się zrealizować. To nie jest taki, wiesz, podział zero-jedynkowy, że albo coś jest, działa, w sensie Bitcoin, albo nie działa. To jest cały czas walka o to, żeby rzeczywiście Bitcoin spełniał te swoje funkcje, czyli żeby był wystarczająco zdecentralizowany, żeby rzeczywiście nie można było zmienić podaży, żeby te transakcje miały dawały jakieś poczucie prywatności, czy tam nie tylko poczucie, ale faktyczną prywatność, tak, transakcji, żeby... I ta kwestia tego dzieli rządź, prawda? Przez całego tego efektu kantyliona, o którym często rozmawiamy, że po prostu nie ma uprzywilejowanej grupy, która czerpie korzyści kosztem wszystkich pozostałych, prawda? I to ona jest panem. Minerzy. W każdym razie tak, on słusznie zauważa, że Bitcoin jest pewną ideą, która próbuje się zrealizować w lepszym lub gorszym stopniu. No to jest wyścig zbrojeń, to nie jest, nie można mieć takiego podejścia, że tak, no cały czas walczymy o to, żeby rzeczywiście ten protokół Bitcoin zachował te swoje właściwości, żeby je poprawiać cały czas, żeby rzeczywiście, żeby nie można było go wyłączyć, żeby działał bez względu na to, czy internet działa, czy nie, żeby nikt nie miał wpływu na dalszy rozwój, znaczy żeby nie było jednej osoby, która decyduje, nie wiem, o podaży tego pieniądza, żeby no te wszystkie cechy, które oczekujemy od takiego twardego pieniądza, żeby one były zachowane i cały czas to jest taki cel. No i całkiem Bitcoin całkiem nieźle sobie radzi w realizacji tych celów. No oczywiście można się sprzeczać, no tak, na pierwszej warstwie to masz, nie wiem, małą liczbę transakcji albo koszty transakcyjne są wysokie. No, są jakieś, jak to się nazywa, trade-offy, tak zwane, jak to się, że coś za coś w pewnym sensie, prawda? Ale wiesz co, bo to jest takie patrzenie, ja nie wiem, czy to może my jako insiderzy w ten sposób możemy się kłócić, ale chodzi o to, że tak finalnie ktoś, kto no może nie siedzi w krypto, ale jakby rozumie funkcjonowanie światowej gospodarki, to sama idea
Gdyby nawet to miała być mi jedna transakcja na godzinę, czy jedna transakcja na minutę, nieważna jaka ilość transakcji, ale sama ta idea, że istnieje takie narzędzie, którego nie da się ograniczyć, jeśli chodzi o przepływ kapitału, i Chińczyk może wysłać Amerykańcowi, czy Izraelczyk wysłać Irańczykowi, rozumiesz? I nie ma dla tego systemu, nie ma to znaczenia, kto komu wysyła i ile. Nie? To jest sama w sobie, to jest tak rewolucyjna idea, że to o tym warto mówić. No ale widzisz, taka rozsądna wypowiedź na ten temat, wiesz, no on na razie, wiesz, troszeczkę umywa ręce, nie? Mówi na zasadzie, jeżeli działa, to super, tak? Jeżeli ma te właściwości, które rzeczywiście, on nie jest osobą techniczną i no nie jest w stanie tego zagwarantować, że rzeczywiście technicznie Bitcoin spełnia te wszystkie pokładane w nim cechy. No my jesteśmy w jakimś tam dużym prawdopodobieństwie, jesteśmy w stanie ocenić, że rzeczywiście Bitcoin robi robotę. Oczywiście są jakieś pewne, no nazwijmy to, jak to się mówi, coś za coś, takie trade-offs, gdzie na przykład poświęcamy skalę transakcji, którą możemy zrobić na sekundę, żeby sieć była rzeczywiście zdecentralizowana, albo no powiedzmy możemy ocenić, że nie wiem, decentralizacja miningu nie jest do końca taka, jakbyśmy oczekiwali, że każdy na swoim PC-cie kopie, tylko że mamy tutaj do czynienia z dużymi kopalniami, ale nadal jest ich wiele, nadal jest ich wiele i są zlokalizowane w różnych miejscach świata, więc moim zdaniem to jest nadal taki wyścig zbrojeń. I teraz oczywiście ta wypowiedź, powiedzmy, czy nasza, czy tego kandydata na prezydenta, zderza się z plebsem, nie? I plebs, co mnie po prostu rozbraja. Ty włączyłeś Twittera, to już wiem, o co chodzi. Jesus Christ. I ja wam to przeczytam, co tu jest napisane, bo to naprawdę mnie rozbraja. To jest tak. Czasem, uwaga, to jest po prostu, to są, ktoś to mówi hiper poważnie. Czasem hiperinflacja jest potrzebna, żeby usunąć z życia nadmiar długu publicznego i pozwolić ludziom i państwom rozpocząć wszystko od nowa. Tak prawdopodobnie będzie po pandemii, dług będzie nie do zniesienia, Bitcoin to wydmuszka, a emitent jest informatyczną efemerydą. No, Bitcoin to wydmuszka. Bitcoin. Nie, ja się zgadzam. Gdzie można kupić Bitcoina? Ale wydaje mi się, że Bitcoin już był w 2014, taki shitcoin był, wiesz? Ja się okazał wydmuszką. Chyba Bitcoin. To Bitcoin też był. Bitcoin też. A Bitcoin no nie, też no, ale na poważnie, nie robimy sobie jaj. No, tak. To pierwsze zdanie, że czasem hiperinflacja jest potrzebna, żeby usunąć z życia nadmiar długu publicznego i pozwolić ludziom i państwom rozpocząć wszystko od nowa. Mhm. Ja nawet nie wiem od czego zacząć. Jakie to jest po prostu przegrane, tak? Bo to jest w tym sensie, że no tak, zadłużyliśmy się na śmierć, potrzebujemy inflacji, żeby oszukać śmierć. Tak, świetny pomysł. No, tylko że gość zapomina o tym, że o ile rząd rzeczywiście dług publiczny sobie elegancko inflacją zamiecie pod dywan, to czyim kosztem? To no, nie swoim kosztem. Nie swoim kosztem. Żaden polityk nie poniesie za to odpowiedzialności. Żaden polityk nie poniesie odpowiedzialności finansowej za ten fakt, bo on zawsze właśnie będzie najbliżej cycka, najwyżej, najbliżej koryta i zawsze będzie dostanie podwyżkę odpowiednio z indeksowaną inflacją. A co innego zresztą społeczeństwa, która ten rachunek właśnie zapłaci. Już pomijając fakt, że hiperinflacja powoduje totalny chaos, totalną dezalokację kapitału, ten efekt Cantillona do potęgi, po prostu i masz do czynienia z wtórnym efektem, bo okej, hiperinflacja jest powiedzmy, zazwyczaj jest efektem tego, że coś się złego stało w gospodarce, była jakaś zapaść najpierw, a potem powiedzmy, właśnie, rząd próbuje odreagować. No. Bo dla mnie mówienie, że hiperinflacja jest potrzebna czasem, to tak jakby powiedzieć, że czasem potrzebna jest pandemia, w której umrze milion ludzi, wiesz. Mniej więcej to jest takie samo stwierdzenie. Żeby zacząć od zera, tak? Zero ludzi.
No, czasem pandemia jest potrzebna, żeby wymarł miliard ludzi na przykład. Czasem jest potrzebna, żeby ziemia mogła odetchnąć, prawda? Żeby można, długi można było kasować, no, żeby ziemi było więcej dostępne, żeby cena ziemi spadła. Wiesz, takie kurde... Przyszłe, tak jak w tym dowcipie, przyszłe pokolenia nam podziękują, że zakażemy heteroseksualizmu. Tak. Dobra, nie znałem. Ale... Albo jak się ludzie nie... Ten, jakby na świecie nie było wody, to by się ludzie nie nauczyli pływać i by się potopili. Tak. Ale właściwie wiesz co, to co Bitcoin uczy i chyba pozwala zaakceptować tą odpowiedź, która zdaje się z gruntu być taka oburzająca. To znaczy, że stwierdzenie, że pieniądz powinien być jak prawo fizyki, jak grawitacja, rozumiesz? Nie ma, ten pieniądz, to nie jest tak, jest go ograniczona ilość i to jest tak jak grawitacja, no nie ma tak, że tam gdzie jest, tam jest mniejsza grawitacja, tu jest większa grawitacja czy coś, rozumiesz? I no to Bitcoin pieniądz jest miarą, powinien być miarą, a nie powinno się zmieniać tak. Miarki nagle, wiesz, masz, mierzysz gospodarkę... Mierzysz gospodarkę centymetrem, a potem wiesz, jak ci coś nie pasuje, to rozciągasz ten centymetr. Nie? Dokładnie, no. No ale wiesz, ale to jest nie, właśnie chyba od założenia trzeba by wyjść, prawda? Trzeba by wyjść od założenia. Że... Ale to jest tak głęboka wypowiedź. To jest tak wiesz, pewne rzeczy są zaszyte, no bo okej, okay, osoby, które są zadłużone, na przykład mają kredyty hipoteczne, to one się uwłaszczają podczas hiperinflacji zazwyczaj, jeżeli na przykład nie dojdzie do nagłego wzrostu oprocentowania stopy procentowej. Jeżeli dojdzie do nagłego wzrostu stopy procentowej, no to wręcz może być odwrotnie. Te osoby, jeżeli nie mają żywej gotówki, żeby szybko spłacić kredyt, no to mogą być w ciemnym miejscu i być nie być w stanie zarządzać tym kredytem, którego stopa procentowa wzrosła. Bo okej, okay, no bank centralny w przypadku wysokiej inflacji, ja nie wiem, czy teraz na przykład banki centralne w ten sposób się zachowają, bo w latach 90. przecież w Polsce hiperinflacja była, spróbowano ją powstrzymać właśnie przez ograniczenie wzrostu wynagrodzeń i między innymi wzrost oprocentowania i było nawet 60% stopa procentowa. Tak. Ale to się udało, nie? To jest też ciekawe, że to się udało właśnie. No wiesz, udało się też dlatego bardzo szybko to powstrzymać, ponieważ my byliśmy, jednocześnie mieliśmy dużo reform wolnorynkowych i gospodarka rozwijała się piekielnie szybko, równolegle. Tak, więc to również nagły taki wzrost efektywności produkcji, to import. Tego kapitału. Tak, tak, więc to pozwoliło też, wiesz, powiedzmy, nie wiem, politycy właśnie, czy bankowcy centralni, czy nawet Balcerowicz chwali się, że to właśnie dzięki niemu, bo on podniósł stopy procentowe a rząd ograniczył wynagrodzenia, wzrost wynagrodzeń, więc że to ich zasługa, a tak naprawdę to wina gospodarki, która w tym momencie się bardzo szybko rozwijała. I, tak. No dobrze, no ale... Ale w sumie, piękny komentarz. No. Mi się to strasznie nie podoba, że ktoś ma właśnie to, co mówiliśmy wczoraj czy przedwczoraj, taki syndrom sztokholmski, że powinniśmy się po prostu, wiesz, nadstawić głowy, nadstawić się na baty, tak, i przyjąć na klatę hiperinflację i wiesz, zrzucać się na tą niegospodarność. Mhm. To mnie po prostu boli, że ludzie właśnie wolą tego typu sytuacje, nie? Ja ci powiem, że ja jestem za tym, inaczej, zgodziłbym się z panem Jackiem, pod warunkiem, że każdy z nas mógłby korzystać z tego narzędzia. To znaczy, że każdy z nas mógłby swoje długi, wiesz, poddawać hiperinflacji, że każdy z nas mógłby korzystać z tego efektu Cantillona. Ja to wtedy rozumiem. Wtedy bym uważał, że to jest sprawiedliwe. A teraz... No to jest niesprawiedliwe, no bo karze się klasę średnią i najuboższych, karze się za to, że ci na górze źle zarządzają majątkiem. Słuchaj, szczerze mówiąc, ja też na to liczę, tak? Bo w momencie, kiedy mam powiedzmy długi kredyt na zakup Bitcoina, który powiedzmy, ja biorąc ten kredyt, właśnie zakładałem to, że inflacja
sprawi, że ten kredyt z biegiem czasu będzie po prostu bardzo łatwo spłacalny. Tak? To będzie można po prostu za grosze go spłacić właśnie dzięki inflacji. Ale tak nie powinno być. Ja po prostu nadużywam, czy wykorzystuję, eksploatuję ten błąd systemu, który został dla nas stworzony. Tak. No ale widzisz, tak mi się wydaje, że wiesz, z drugiej strony ja jestem zwolennikiem tego, takiego powiedzmy żydowskiej tradycji, tego Yom Kippur, dnia, kiedy wybaczane są długi grzechy każdemu z członków społeczności czy synagogi, który chce, prosi o wybaczenie. I jakby ja uważam, że jest na to miejsce w gospodarce. No, ale dobrze, no to miałeś taką Grecję. No. Miałeś taką Grecję, która była zadłużona w euro i nadal jest, to wiesz, nie wiem, po 2008 temat Grecji został zakopany pod dywan, zamieciony całkowicie, a tam wcale sytuacja się nie poprawiła, tam wcale lepiej nie jest zarządzany w tej chwili ten dług. Oni nadal są zadłużeni po uszy w euro, już nie mówiąc o Włoszech czy Hiszpanii. I zauważ, że jeżeli jesteś zadłużony w obcej walucie, to nie możesz sobie tak po prostu dodrukować. To było też, o ironio, zabawne, że zadłużanie się w cudzej walucie, na przykład, nie wiem, zadłużanie się w euro powoduje, że to powinno cię dyscyplinować. A jeżeli się nie dyscyplinuje, to dostaniesz takie baty po prostu, że się w głowie nie mieści, tak? No bo Grecy nawet przez chwilę mieli taki pomysł, żeby przejść z powrotem na grecki, na swoją własną, powrócić do swojej greckiej waluty pierwotnej. Ktoś pamięta, jak się nazywa była grecka waluta? A wiesz dlaczego? Dwie ciekawostki odnośnie Grecji. To był taki pomysł, żeby wrócić do ich waluty, ale nie wiem, czy wiesz, dlaczego nie mogli wrócić. Pamiętasz? Bo te matryce do drukowania banknotów zostały zarekwirowane przez Europejski Bank Centralny w momencie, kiedy przyjęli euro. No i teraz taka Grecja zadłużona u innych krajów europejskich. Oni się trochę wycwanili, wiesz, bo to zależy od poziomu długu. To jest tak jak w tym dowcipie, że jak pożyczysz od kogoś 100 zł, to masz problem, nie? A jak pożyczysz od kogoś 1 000 000 zł, to ta osoba ma problem. Tak, grecka drachma, słusznie tutaj Daniel Bożyn. To mój ojciec. No, pozdro taty. Ale... No i w każdym razie, wiesz, EBC zamiotło problem Grecji pod dywan. Powiedzmy wszystkie inne kraje europejskie się zrzuciły na Grecję. Oczywiście też nie dla Greków, też nie było tak hop siup za darmo, nie? Bo oni tam musieli, nie wiem, sprzedać swoje porty za grosze czy wyspy. Nie wiem w końcu, czego oni się musieli pozbyć, co Niemcy przejęli. Czy w ogóle im coś zostało? Tak. Bo tak na koniec dnia to tam, ja nie wiem, czy w ogóle w sensie im, Grekom, ludziom z Grecji, to pewnie mają jakieś tam majątki, powiedzmy prywatne, ale Grekom jako narodowi, to jest w ogóle pytanie, jak to definiować później, no ale dobra. Ale fakt, mieli bardzo mocną tą politykę fiskalną zaciskania tego. No, ale koniec końców tego nie zrobili. Nie wiem, jak się w końcu zakończyła sytuacja, czego oni musieli się pozbyć, czy które wyspy sprzedać, które porty przeszły w ręce niemieckie. Ale przez chwilę aktualnie im te długi przerolowano i wiesz, ale problem nadal istnieje. A jeszcze większy podobny problem rośnie we Włoszech czy w Hiszpanii. A wiesz, że właśnie drugi ciekawostka odnośnie euro w Grecji. Wiecie, dlaczego po grecku euro jest napisane inaczej? Na każdym banknocie euro jest napisane normalnie takim alfabetem. Cyrylicą? Dodatkowo jest po grecku napisane inaczej. Bo euro, dosłownie tak jak słyszysz, po grecku to siku, to mocz. I dlatego dopisali też po grecku inaczej, żeby ludzie nie mieli wrażenia, że płacą kałem, wiesz, czy moczem. Bo to jest jak uro, wiesz. No więc to taka ciekawostka.
No i zobaczymy, jak to się dalej potoczy, jak to będzie skutkowało dla całej strefy euro. My paradoksalnie byliśmy w dobrej sytuacji, że dotychczas nasz bank centralny zachowywał się dosyć powściągliwie. Niestety to się zmieniło. Dotychczas kibicowałem NBP w tym względzie, że no jednak już nie abstrahując od tego, że wiesz, wolałbym, żeby może była wolność, jeśli chodzi o wykorzystanie walut, to jeśli chodzi o zarządzanie polskim złotym, no to NBP sobie całkiem nieźle radził. I z jakim bólem nam przychodzi w ogóle. Z bólem. Dotychczas, już nie, już nie. No dobra, sprowadzili to złoto ze siódrą, udało im się. Wiesz, że nie obniżali stóp procentowych, nie było takiego, nie mieli takich uprawnień do skupu obligacji i tym podobnych rzeczy, to wszystko po prostu runęło nagle. Nie? Cała ta dyscyplina po prostu nagle runęła. No ale co robić? Także już nie kibicujemy NBP niestety. Ale właśnie i tutaj pojawia się duża pokusa nadużycia, że ponieważ my mamy własną walutę, więc tutaj będzie większa pokusa do tego, żeby ten dług sobie rolować inflacją. Bo to jest pod nasz, bo my mamy ten guzik, a ten guzik, ta maszynka do brmani jest u nas. My mamy swoją maszynkę. To jest z jednej strony wiesz, przekleństwo, z drugiej błogosławieństwo, nie? Więc NBP będzie nam drukować pieniądze, będzie rzucać pieniędzmi o ścianę, a przedsiębiorcy będą korzystać z tarczy. 4.0. Tarcza 4.0 to wczoraj jest, można było sobie poobserwować, jak się przedsiębiorcy odwijali od tarczy. Ale powiem ci, tak abstrahując, wiesz, od może, bo ja trochę tak z humorem jednak podchodzę, ale może nie powinienem, bo wielu ludzi traktuje to jak najbardziej serio. No ale wiesz, jeżeli na pokojowym proteście przedsiębiorców, no to nie jest, wiesz, nikogo nie urażając, to nie jest, wiesz, hołota, o, tak pozwolę sobie użyć takiego słowa, bo to są wykształceni ludzie, którzy mają firmy, zatrudniają innych ludzi, prawda, obracają dużym kapitałem, znają języki, robią interesy na całym świecie, to jest taka dość istotna część społeczeństwa, nie? Jeżeli oni mają protest pokojowy i dochodzi do aresztowania kandydata na prezydenta na 2 dni przed wyborami, do tego jeszcze... Jak w Moskwie. Kurde blada, to jakieś takie rzeczy, to my myśleliśmy, że się działy, bo nie wiem, ja bym uwierzył, że takie rzeczy to może w Rumunii, o, albo że w Moskwie. W Rosji, nie? Ale kurde twarz, ty, jak to się dzieje u nas na podwórku, to nic się tym nie przejmuje. O ja, trochę... Ja nie wiem, chyba nie powinienem się z tego śmiać. Powinienem za to oberwać. No z tego co wiem, w Stanach Zjednoczonych kandydaci na prezydenta, ci, którzy są nominowani, oni mają już ochronę zapewnioną, więc też nie można ich ruszyć. Ale nie, immunitet chyba, nie? Nie wiem, czy to jest immunitet, ale mają przydzielaną ochronę, więc też nie za bardzo można ich ruszyć właśnie przez takie, żeby powiedzmy aktualny rządzący nie mógł za bardzo walczyć z opozycją. Ale ja ci powiem, że paradoksalnie z tego, co ja kojarzę historię, no to Wałęsie raczej pomagało to, że był aresztowany. Może nie internowany, ale w czasach, kiedy go właśnie zamykano go w jakichś radiowozach i tak dalej, ten tłum się jednoczył, żeby go tam wyrwać, tak jak tego Tanajna wczoraj, nie wiem, czy widziałeś na tych live'ach, jak tłum ludzi próbował go wyrwać z radiowozu, po prostu normalnie jakbyśmy się cofnęli jakieś 30 lat. Szok. No, ale wracając jeszcze do tego, co jest w temacie Bitcoina, tak? Fajne porównanie S&P 500 w stosunku do Bitcoina ostatnie lata od 2012 roku. Mimo to jest dlatego, to jest ważny wykres, z tego względu, że giełda amerykańska notowała ekstremalne wzrosty w tym okresie. Tak? Wiesz, szczyty po prostu giełda amerykańska, prawda? A mimo to... Nie kiedy wycenisz to w Bitcoinie. A wyceniając to w Bitcoinach, to już wygląda nie tak różowo, więc jeżeli mówimy o takim wieloletnim store of value, chociaż ja nie lubię tej, powiedzmy, narracji store of value Bitcoina. Teraz też się ostatnio właśnie kłóciłem na temat tego, jak rozumieć nie tyle store of value, co bezpieczną przystań.
czy w kontekście Bitcoina, bo ludzie właśnie w pierwszej kolejności, jeżeli mówią o bezpiecznej przystani, to myślą o czymś, co jest odporne na ryzyka, czyli no, w sensie na jakieś szoki rynkowe. No i w tym momencie jest teraz teza taka, obserwator finansowy twierdzi, że ponieważ Bitcoin spadł w wyniku kryzysu epidemiologicznego, no to nie okazał się bezpieczną przystanią. Z racji tego, że nie był odporny na szok, nie był właśnie, bo taka bezpieczna przystań powinna być płasko się zachowywać w momencie, kiedy następują takie rzeczy. Z drugiej strony, jeżeli sobie spojrzysz na definicję takiej bezpiecznej przystani, to jest coś, co też jeszcze dodatkowo zapewnia ci sensowną stopę zwrotu. I pytanie, złoto, czy ja wiem, czy zapewnia sensowną stopę zwrotu? No niekoniecznie, no to ile lat to już minęło? No masz tego nieszczęsnego Petera Schiffa, który wiesz, po prostu w dwa... kiedy Bitcoin będzie już, wiesz, wyceniany w milionach shitcoinów dolarów, to wiesz, on nadal tam złoto będzie po 1700, nie? Dobra, ale bo wiesz co, chyba się coś pomylił, bo to Peter Schiff jest w bezpiecznym stanie. ale fakt faktem, na pewno jest istnienie, tak już wspominaliśmy o tym kiedyś, że pewnego rodzaju złotym gralem w rynku finansowych jest takie aktywo, które będzie złotym, będzie bezpiecznym w stanie. Będzie stabilne na wartości, idealnie by było, jakby ono tak powoli sobie rosło, byłoby niepoddane dość dużym wahaniom, prawda, wartości, spadkom i wzrostom. To jest jakiś taki złoty graal Wall Street, albo złoty graal generalnie systemu finansowego. No i ani złoto nim nie jest, takim złotym graalem, ani Bitcoin na razie też nim nie jest. Ja wierzę w to, że... No chyba, że patrzysz z perspektywy wielu lat. No ale Bitcoin to za krótko jest, żeby mówić z perspektywy wielu lat, nie? Jednak to dolar, który ma te 50 lat historii, chyba lepiej jednak się sprawdził. USDT jest bezpieczną przystanią, tak? No, USDT może DAI, ale no wiesz, daleka droga jeszcze do tego. Ale z drugiej strony jest to o tyle złoty graal, bo to, co warto dopowiedzieć, gdyby takie aktywo istniało, nie? Że ono powoli sobie rośnie, stabilnie, bez większych wahań, to cały kapitał świata by spłynął w to aktywo finalnie. Jeżeli on w sposób pewny, bezpieczny dałoby zarobić 3% rocznie. Ale to jest, wiesz, nie, to jest moim zdaniem trochę nielogiczne, no bo jeżeli napływa ci kapitał, no to automatycznie masz wzrost ceny, no to nie będzie stabilne, no nie ma szans. Właśnie o tym mówię. Jakby fizycznie niemożliwe jest, żeby zaistniało takie aktywo, bo po prostu jeżeli ono będzie zaistnieje, to cały kapitał świata będzie tam wpływał, przez to cena będzie rosła, prawda? No chyba, że... No. Nie będzie wody, ludzie się nie nauczą pływać i się potopią, nie? No. Więc moim zdaniem to jest utopia troszeczkę, szukanie tak zwanej bezpiecznej przystani. No, wszyscy działamy w warunkach niepewności i tak naprawdę nikt nie wie, co przede wszystkim z perspektywy wielu lat, co z tego, że przez chwilę dolar amerykański będzie bezpieczną przystanią, jeżeli za chwilę po prostu będzie gówno wart. No. No mówmy się, czy to jest bezpieczna przystań, czy możesz w tym zaparkować? Okej, no niektórzy, nie wiem, inwestują w sztukę i traktują jako bezpieczną przystań, nie? I wiesz, nawet nie mają tych obrazów w domu, tylko trzymają w jakichś, jak to się nazywa, we freeportach w Szwajcarii czy w Hongkongu i wiesz, tylko tam w tych freeportach, czyli w ruchu takim bezcłowym te dzieła sztuki zmieniają swoich właścicieli i wiesz, no oni, okej, sztuka może być traktowana, no ale... Kurde, no to też jest takie trochę naciągane. No. Ale właśnie, ale widzisz, nawet i na rynku sztuki, i to jest chyba kolejny ważny element, nawet na rynku sztuki każdy inwestor ma z tyłu głowy, że jest ryzyko, bo to problemem, inherentną cechą rynku jest to, że musisz pamiętać o ryzyku. Jeżeli nie pamiętasz o ryzyku, to już popełniasz błąd. No i dobrze, no. No. Także zawsze masz jakieś coś za coś, nie? W przypadku Bitcoina też coś za coś polega na tym, że musisz umieć chronić swoje klucze prywatne. Na przykład. Tak. Albo nie ulegać pokusie tradowania z dźwignią.
A to jest bardzo kuszące, jak wiemy. A to jest, wiesz, każdy ma w sobie żyłkę hazardzisty, nie? Tak. Ale te wszystkie elementy, ta żyłka hazardzisty, strach, chciwość, bezpieczna przestrzeń, niebezpieczna przestrzeń, przepływ kapitału, to wszystko jest jakim wielkim jednym tyglem, w którym nie ma ani jednego mądrego, który potrafi zrozumieć, opisać i powiedzieć, co się wydarzy. I właśnie i chyba nawet próba, wiesz, dojścia do momentu jakby odczarowania tego, że wyobraźmy sobie, że w pewnym momencie przyjdzie sztuczna inteligencja, która ustabilizuje jakieś aktywo i właśnie stworzy takie idealne aktywo i już nie będzie żadnych znaków zapytania na rynku, każdy z nas będzie mógł bezpiecznie zainwestować. Moim zdaniem póki co cały ten drodróg na świecie to jest karmienie Bitcoina. Z jednej strony, wiesz, ideologicznie możemy potępiać drodróg pieniędzy, z drugiej strony to jest dla nas woda na młyn, tak naprawdę. Pod warunkiem, że wy też to skumacie i że wszyscy, że tak powiem, będą przeskakiwać Bitcoina dzięki temu, a nie zostawać, wiesz, stojąc, kiedy, wiesz, zabierają krzesła, nie? Podczas zabawy. Zresztą to jest jeden z argumentów, dla którego ja chciałem głosować na PiS w poprzednich wyborach, bo stwierdziłem, że będę głosował na tych, którzy rozdają najwięcej. No bo ten, tak jak dzisiaj Rafała nie ma, nie? Bo wielkiego głosa brakuje jego komentarzy, ale Rafał Kiebus jako mistrz Aikido to by powiedział, że trzeba wykorzystać jego siłę przeciwnika. Tak. Po prostu tak. Jak trzeba wybrać tego, który chce wysypać, zdewaluować jak najwięcej, no, żeby w końcu się przewrócił. Będzie ciągle udawać, że się stoi. No tak, no bo zobacz, w Stanach Zjednoczonych już mają dawać nie $1000 miesięcznie, ale $2000 miesięcznie, nawet no. Rok po kryzysie, więc no kurde. No Stany idą w kierunku takiego UBI. Ale wiesz, to jest, co mnie najbardziej przeraża w tych czekach? Zobacz, te czeki nie trafiają do wszystkich. Co to znaczy? Że efekt Cantillona będzie korzystny dla tych, którzy dostają te czeki, a ci, którzy nie dostają tych czeków, będą jeszcze biedniejsi. Będą jeszcze... najbiedniejsi nie dostają. Nie dostają ludzie, którzy pracują w branżach, które są nielubiane ideologicznie, nie dostają imigranci, nie dostają ludzie, którzy, wiesz, potrzebują często tych czeków jak najbardziej. Oni tego nie będą dostawać, więc to oni będą tracić na tym efekcie Cantillona, na tym efekcie, który jest związany z tym, że korzyść mają ci, którzy pierwsi wydają pieniądze wychowane. Tak? To jest bardzo przerażające już w kraju, gdzie mamy ogromne nierówności. Plagę, narkomanię. Już nie mówiąc o tym, że po prostu podłączasz się pod kroplówkę, od której się uzależniasz całkowicie. Tak. Całkowicie jesteś wtedy uzależniony. Nie możesz, jesteś całkowicie na kagańcu państwa i po prostu nie będziesz nigdy gryzł ręki, która cię karmi. I to jest zawsze droga w jedną stronę. Zobacz, nawet Hołownia, prawda, pochwala 500+, ale on nie może powiedzieć inaczej. On nie może powiedzieć, że on się z tym nie zgadza, bo to jest droga w jedną stronę. Tylko można powiedzieć, że dasz 1000+. Nie możesz powiedzieć, że dasz 450+. No ale co zrobisz? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Jedynie powiedzmy pozytywny aspekt tej sytuacji to to, że twarde aktywa na tym zyskają. Tak. A to, co było w 2017 roku, to był tylko testnet. A w Polsce to też masz ten efekt, że kto dostaje świeże pieniążki? Eurocash. No właśnie. To kolejny taki właśnie objaw tego, prawda? Jest sobie Eurocash, ogromna firma, która ma ogromne wolumenie sprzedaży, zarobi. No prawda, na rynku niskomarżowym, ale zarabiają ogromne pieniądze i mają zdolność kredytową sporą, ale i tak korzystają z taniutkiego kredytu, prawda? Z Europejskiego Banku Odnowy i Rozwoju, żeby wziąć pieniądze, które dostałem prawie że za darmo i sobie dokupić resztę firmy, którą by tak chcieli kupić, prawie tam mieli razem z... A za 3 lata... Tak. Za 3 lata, czy za kilka lat będą mieli proces o to, że o rozczłonkowanie, bo są zbyt dużym monopolistą na rynku. Eurocash jest w ogóle już z takim monopolistą. No. Eurocash to jest... Eurocash jest właścicielem polskiej spożywki. No ale
Ale wiesz, najpierw państwo tworzy problem, tworzy takiego molocha, który nie może upaść też, albo molocha, który potem będzie oskarżony o to, że stosuje praktyki monopolistyczne i pojawia się kolejna grupa. W Stanach to jest normą taka sytuacja, że wszystkie te firmy, które właśnie między innymi dzięki pomocy państwa stają się takimi po prostu totalnymi molochami, których możesz ruszyć, którzy mają tysiące patentów na wszystko, to rząd musi wtedy ingerować i te firmy rozczłonkowywać. To samo na przykład z AT&T to było przecież ten problem, nie? Czy z paroma innymi firmami dużymi, nawet Microsoft chcieli podzielić. Są takie, wiesz, pomysły, żeby Amazon też podzielić. I najpierw tworzy się ten problem, a potem próbuje się go rozwiązać w sposób taki brutalny i też fikcyjny tak naprawdę. No, co z tego, że się podzieli te firmy, jak ten podział jest fikcyjny tak naprawdę. Więc, ale co, no, te firmy mają pozycję dominującą, głównie z tego względu, że mają patenty, którymi mogą straszyć konkurencję. Ale chyba najgorsze jednak w monopolu jest to, że mają lobbystów świetnie opłacanych, którzy po prostu wprowadzają prawo, no nie wprowadzają oni, ale forsują prawo, które cementuje biznes, prawda? Który później cementuje go w taki sposób, że nawet kiedy wchodzi konkurencja, i tutaj na przykład pojawia się świat krypto i blockchain, no to ty nie możesz operować na równych warunkach takich, jak oni kiedyś zaczynali, prawda? Budując swoje wielkie fortuny i budując wielkie globalne korporacje. Nie możesz tak budować. Musisz już grać na zasadach, które obowiązują wielkie korporacje. My mówię tu na przykład o AML, prawda? Prosty, czysty przykład z naszego podwórka. Ty mając drobny startup, który chce, nie wiem, handlować tokenami, które tokenizują konie na przykład, no to nagle już musisz, wiesz, robić AML, jakbyś był bankiem. Tak, a jak zaczynałeś w 2013, to po prostu, wiesz, z piwnicy mogłeś to zacząć robić, nie? Dokładnie, no. Tak naprawdę. No. A teraz bez kapitału, bez zasobów ludzkich, bez prawników, to po prostu nie ruszysz z miejsca. No. Tak naprawdę zawiązasz sobie szubienicę. No wiesz, tak naprawdę weszliśmy w ten biznes wszyscy, dlatego że był piękny dziki zachód, że nie trzeba było po prostu robić Blue Ocean rzeczy. To nie dziki zachód, to taki Blue Ocean. Nie? Blue Ocean, okej. Wiesz, piękne czasy, gdzie po prostu wow, pieniądz nieobciążony, wiesz, regulacjami, tak? No. A teraz jakby krok po kroku takim dajemy się ugotować jak żaba, poddajemy się tym regulacjom, mamy oficerów AML, w ogóle jakieś, wiesz, procedury, wszystko prawników, tak? I to nawet, no to nawet przecież Sylwester wczoraj mówił, że... No właśnie, Sylwester, tak. Szacun dla niego. W ogóle nie wiedziałem nawet, że Sylwester wrócił do zarządu BitPay'a. Wiedziałeś o tym? Ja się wczoraj dowiedziałem, ale super. W sensie szacun dla niego, że mu się chciało jednak wracać do roboty. Chociaż wiesz, on może zrobił sobie wakacje w ten najtrudniejszy okres, a teraz jak już czuję, że nadchodzi kolejna bańka, to wraca do zarządu. No ale co mówisz, że co powiedział? Czy co? Że teraz jakby ktoś chciał konkurować na tym rynku, no to na starcie musi właśnie wyłożyć kasę na to, żeby spełniać wszystkie możliwe regulacje, a już nie mówiąc o tym, o koszcie takim finansowym, no to jest jeszcze koszt związany z tym, że musisz się tego wszystkiego nauczyć. Mhm, tak, krzywa uczenia. Nie możesz się skupić na technologii, jeszcze musisz, wiesz, przeczytać wszystkie dyrektywy i wiedzieć, czego nie możesz zrobić, co możesz zrobić. I nie ma żadnych wiedzy. No i z drugiej strony teraz firmy, które już mają to wszystko zorganizowane, no to można powiedzieć, no, z punktu widzenia firmy, która funkcjonuje od kilku lat, no to jest taka pokusa myślenia, że okej, no będzie mniej konkurencji, nie? Bo konkurencja nie będzie mogła wskoczyć na ten rynek, bo po prostu nie będą w stanie się dostosować do tych regulacji. No ale tak czy inaczej, szacun dla Sylwestra. Raz, że szacun, że zrobił live'a, to też w miarę późno, gdzieś o później godzinie, dwa, że szacun, że wrócił do zarządu BitBay'a. No i szacun, że wiesz, podejmuje tą walkę, nie? Tą rękawicę walki w byciu tym on-rampem, nie? W byciu tą bramą dla fiatu. No i to jest ogromne wyzwanie, tak jak zresztą. Szkoda, mówię, że on-rampem dla FutureNet też, no ale to. No tak, no to jest biznes, prawda? Blue Ocean, Dziki Zachód. No tutaj.
No, to jest chyba temat na inną dyskusję. No taki ten rynek jest niestety, trzeba uważać bardzo, gdzie się stawia. Wiesz, jedną z osób, która zdaje się, udało jej się utrzymać taką krystaliczną czystość, jedną z niewielu osób, jest chyba Andreas Antonopoulos. Tylko żeby zobaczyć, ile on starania wkłada w to właśnie, żeby się w żaden sposób nie ubrudzić, to jest zadziwiające. No, jak był w Polsce, to przecież był z ochroną. On był, jakby, nie mógł, on nie przebywa w jednym pomieszczeniu z kobietą, na przykład, żeby nie doszło do żadnej prowokacji. On nie... Jezus. Nie wiedziałeś o tym? Naprawdę. Ty się śmiejesz. Ja wiem, Andreas nie jest zbyt wyględny, ale... Ale tak faktycznie jest. Wiesz, on jest adwajzorem w bardzo wielu projektach, ale żaden projekt nie ma prawa mówić, że Andreas jest adwajzorem. I on jest kontrybutorem w bardzo wielu projektach, ale żaden projekt nie może powiedzieć, że on jest kontrybutorem. Także ogromne też poświęcenie z jego strony, żeby w żaden sposób uniknąć nawet potencjalnie takiego ryzyka, że coś, jakaś plama będzie na jego fundusze, nie? Tutaj Dominik pyta odnośnie Lightning Network. Czy jestem w stanie zobaczyć moją transakcję, czy dotarła ona do adresata, bo wysłałem transakcję do znajomego, a mówi, że cały czas nie dostał. No, transakcje w Lightning Network są kontraktami hash time lock transactions, HTLC, więc teoretycznie nadawca w ramach takiego kontraktu widzi, czy transakcja została poprawnie dostarczona, czy nie. Więc zazwyczaj portfele w takiej sytuacji, jeżeli taka transakcja nie została dostarczona, nie było ścieżki, albo nie wiem, był za mały kanał, czy coś takiego, to pokazuje, że transakcja nie została zrealizowana. No trzeba by zobaczyć konkretną sytuację, co twój portfel na temat tej transakcji mówi i czy znajomy mówi prawdę. To też... No, a to jest jakiego portfela używa znajomy. Więc kontrakt HTLC, no to jednak stwierdza, tak, czy transakcja doszła do skutku, czy nie. No ciekawe, bo to jest właśnie, widzisz, po to był blockchain, żeby nie mogła to ani wysyłający, ani otrzymujący, żeby nie mógł tak powiedzieć. Ale tak, faktycznie można dowód transakcji. Nie ma czegoś takiego jak Block Explorer, czy Explorer dla Lightning Network. Te transakcje są całkowicie off-chain. Jedyne co, to można sobie zobaczyć otwarte kanały, które są, i węzły Lightning Network, które są aktywne w sieci, które są widoczne, które się reklamują, że istnieją. Bo w tej chwili można domyślnie, węzły Lightning Network są niepubliczne, a już nie mówiąc o tych, które są natywnie włączone w sieci Tor. Także to też ciężko nawet analizować statystyki sieci Lightning Network, czy ona rośnie, czy nie. Nie można analizować wolumenów transakcyjnych, tego nie widać zupełnie. Ale to jest fascynujące. To jest taki shadow network, shadow money network. Takie jest. I to nawet nie bardzo jest, nawet jak, prawda, tam próbować to analizować, bo jeżeli masz rozproszony graf, po który każda z jednostek jest wolna, może sama podejmować decyzję, prawda, i nie trzyma rekordów wszystkich transakcji, tylko każdy swoje, to jest nie do przeanalizowania, że Lightning zdaje się być taką, no bo daje taką nadzieję bycia nową iteracją systemu finansowego globalnego. Ciekawe, dzieci. Dobra, Lechu, rozgadaliśmy się, nie ma co, nie? Czas. No, ale tutaj jeszcze tylko skomentuję, bo Jan Kłosowski mówi, że mimo regulacji DeFi i większość rynku krypto, to arbitraż regulacyjny. Dalej jest łatwiej założyć giełdę niż bank i zrobić ICO zamiast IPO. Oczywiście. Tak, natomiast można to zrobić źle, tak, bo część osób właśnie myślało, że sobie zrobi, nie wiem, ICO na Malcie, czy w jakichś innych kilku miejscach, a potem był ząg, że koszty zrobienia tego ICO, czy giełdy, czy czegokolwiek nie różniły się niczym od zakładania instytucji finansowej, więc to była taka trochę podpucha. Podobnie, czy z Malta okazała się takim właśnie, jak to nazywać, taką podpuchą. No, Malta, bo Malta jest ściemą.
To jest jednak, więc... to jest mniej więcej na Malcie zakładanie tam czegoś, to mniej więcej tak jakbyś chciał w Maroku coś założyć. I powoli Estonia też się taka robi, bo na początku każdy mógł sobie w miarę zdalnie w takim w duchu elektronizacji czy globalizmu zakładać sobie spółkę w Estonii i też właśnie spółkę, która może właśnie działać na rynku globalnym jako giełda, platforma obrotu kryptowalut, a powoli się to zmienia, więc tu też było takie na zasadzie też takiej podpuchy, czy taki teraz, tak, regulator estoński rzuca taką niską piłkę w tej chwili, nie? No to skoro już macie tutaj rozwinięte firmy, dokapitalizowane i tak dalej, działacie, macie, wiesz, już stopę w drzwiach, nie? No to teraz wam dołożymy trochę regulacji, nie? Nowych. Na przykład, że zarząd musi funkcjonować cały czas w Estonii, nie? Albo coś takiego. Więc okej, no po to było stworzone ICO przecież, w ogóle cały ten koncept ICO, po to, żeby można było pozyskiwać kapitał w tani sposób. Tak. I bez tego narzutu regulacyjnego. I powoli wracamy do punktu wyjścia, czy nawet wróciliśmy do punktu wyjścia, że jeżeli się nie zarejestrujesz w SEC-u gdzieś tam, nie będziesz miał tony regulaminów, że nie obsługujesz amerykańskich klientów, albo że nie obsługujesz klientów z Iranu i Bóg wie co tam jeszcze, nie zrobisz KYC wszystkim inwestorom i Bóg wie co jeszcze, no to tego ICO nie zrobisz, więc zaczyna, że niczym się to przestaje różnić od zwykłego equity crowdfundingu. No ale są jurysdykcje, w których nadal możesz sobie to spokojnie zrobić, więc po prostu teraz tylko trzeba być odpowiednio sprytnym i wiedzieć, którą jurysdykcję sobie wybrać, żeby sobie podziałać, nie? No i wiesz, z drugiej strony okazuje się, że Polska jest całkiem niezłym krajem do robienia tego. Tak. No. O ironię. Tak. Lecimy, działamy. Słuchajcie, widzimy się jutro. Pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę, udostępnić. Tu jest taki guzik z udostępnianiem tam, albo tam, tam. Tam. Tak, do halvingu zostały nam jeszcze 2 dni, 2,5 dnia. I oczywiście zrobimy live'a o 1 w nocy z okazji halvingu. Czekaj, ja się dołączę zaraz, jeszcze czekaj, dołączę. Jestem! To ja rzucam tym konfeti. Czy nie widać mnie? Czekaj, nie widać mnie. Gdzie? O, chwila. Czemu? Ja chciałem porzucić, rzucam konfeti, mnie nie widać. O, teraz jestem, to ja jestem. Rzucam. Teraz sobie pobiegnę na koniec ekranu. Więc będziemy się bawić rzucami konfeti i... o, to ja jestem. Dobra, teraz, o, a to ja. Chyba jesteśmy tylko my dwaj na tej stronie. Tak, ale wiesz, można w górę i w dół biec. Jak się idzie? O, rzeczywiście. Tutaj. O, ogień! Startuj! Uwielbiam to. Dobra. I widzimy się na powtórce na YouTubie o 19:30 i na Telegramie Kwarantanna trwa dalej, na którą was serdecznie zapraszamy, jeśli nie jesteście jeszcze członkami naszego kanału na tym czatu na tak, Telegramie. Ale dla przypomnienia, co oznacza halving? To, że nam inflacja Bitcoina spadnie poniżej poziomu inflacji złota, czyli produkcji złota. To takie będą praktyczne skutki. I to może mieć bardzo ciekawe konsekwencje. No dobra. No, fajnie. Chyba, że nie ma pytań, wszystko gra, wszyscy są zadowoleni, wszyscy szczęśliwi, sobota, ładna pogoda. Mam wrażenie, że trochę przeciągać. Nie chcesz wracać tam do tego? Dobra, lecisz. Cześć. Na razie.